Od inwokacji z pana Tadeusza i Poloneza rozpoczęła się studniówka drugiej grupy uczniów z zespołu szkół nr 1 w Kozienicach. W sobotę, 10 lutego, w Jedlni swój wyjątkowy bal przeżywali uczniowie klasy 3 F Liceum Ogólnokształcącego oraz klas 4 Technikum Ekonomicznego, Technikum Gastronomicznego i Mechanicznego. Przybyłych na to wydarzenie gości powitali przedstawiciele rodziców Beata Bogumił i Arkadiusz Sadura. Nie zabrakło też okolicznościowych przemówień. Dziś życzę wam, abyście w tę czarowną, niepowtarzalną noc spełniania marzeń przeżyli jeden z najpiękniejszych momentów w waszym życiu. I aby wasze kolejne życiowe doświadczenia były tak piękne jak dzisiejszy bal. Dzisiaj spotykamy się na balu maturalnym, wyznaczającym 100 dni do egzaminu dojrzałości. Czas realizacji marzeń, planów będzie za 100 dni. Życzę wam w imieniu własnym, Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego, by plany i marzenia się zrealizowały, by pytania na egzaminach były tylko takie, na które znacie odpowiedzi. Życzę wam najlepszych wyników, a na dzisiejszym balu wspaniałej szampańskiej zabawy. Życzenia młodzieży przekazali także obecni na uroczystości wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego Mirosław Górka, ksiądz Krzysztof Wróbel i przewodniczący Rady Rodziców Włodzimierz Pujanek. Odczytany został także list od przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Prawdy i burmistrza Tomasza Śmietanki z życzeniami oraz informacją o stypendiach dla najlepszych uczniów i nagrodach pieniężnych dla trójki najlepszych maturzystów. W imieniu abiturientów głos zabrali Klaudia Wołos i Arkadiusz Michalski. Podziękowali oni dyrekcji, gronu pedagogicznemu i rodzicom za wytrwałość, cierpliwość i wyrozumiałość przez te wszystkie lata. W imieniu samorządu szkolnego, zdanej matury i udanego startu w dorosłe życie życzył starszym kolegom Dawid Skrzypczak. Były też kwiaty i podziękowania dla dyrekcji i wychowawców poszczególnych klas, a więc 3 F Magdaleny Jasiuk, 4 Technikum Ekonomicznego Mirosławy Zając, 4 Technikum Gastronomicznego Eleonora Sobery i 4 Technikum Mechanicznego Justyny Wocial i Andrzeja Frączka. Kilka lat nauki w murach szkoły sprawia, że trudno będzie się rozstać za te kilka miesięcy. 4 lata jednak robi swoje. To nie jest tak, że z każdym dniem się poznajemy, po prostu to już jest życie. No zawsze razem załatwialiśmy wszystkie sprawy i teraz będzie ciężko się rozstać tak natychmiast w sumie. Życzę w sumie każdemu z nas, z każdej mojej klasy oraz wszystkim maturzystom, żeby pozytywnie zdali maturę. Oczywiście każdy się obawia matmy i każdemu życzę, żeby ją zdał. Część oficjalna zakończyła się wzniesieniem toastu za pomyślność dla maturzystów i rozpoczęła się zabawa. Jak tą noc wymarzyli sobie jej uczestnicy? Najbardziej to oczekuję takiej zabawy z żytej klasy, oczywiście mojej, jak zarówno mojego chłopaka. Teraz to już jest tylko zabawa i zabawa. No. Chcemy się bawić jak najlepiej i to jest najważniejsza noc faktycznie w naszym życiu. Moim zdaniem to teraz najważniejsze będzie dla nas spędzenie tego czasu z naszymi partnerkami. Pobawienie się dobrze z kolegami i przygotowanie do matur, żeby jak najlepiej nam poszły, nie? Także rodzice odpowiedzialni za organizację balu życzyli swym pociechom, aby ta noc była niezapomniana. No dzisiaj to tylko możemy im pożyczyć świetnej zabawy w gronie swoich koleżanek i kolegów, no bo jeszcze nie myślimy dzisiaj o maturze. Świetnej, aczkolwiek z lekkim umiarem, żeby wszystko było dostosowane pod kontrolą. Żeby nie było żadnych wzlotów i powiedzmy upadków. Studniówka to także dobry czas na wspomnienia i refleksje dla tych, którzy swoje bale mieli kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Dawno to było, jeszcze miłościwie panował nam towarzysz Edward Gierek, ale to się pamięta. Ja nie wiem, czy powiem szczerze, że ja specjalnych różnic nie widzę. W takiej samej atmosferze odbywały się prawie 40 lat temu i dzisiaj troszkę inne fryzury mieliśmy. Ja wtedy byłem kręconym blondynem, no i była moda na długie włosy. W tamtym okresie czasu studniówki odbywały się w szkole, przynajmniej tak jak moja. I cały bal był na sali gimnastycznej, przyjęcia w salach lekcyjnych. Każdy przygotowywał to samo. Czyli klasa każda urządzała sobie we własnym zakresie. Teraz jest to trochę inaczej. Było fajnie. Była biała bluzka,
Tak, długa czarna spódnica. Niestety nie udało mi się tańczyć poloneza. Nie wiem w tej chwili dlaczego, no ale niestety nie. Ja może zbyt dobrze nie pamiętam, ale mile wspominam. Oczywiście wtedy bardziej tradycyjne, tak jak tu koleżanka wspomniała, były stroje, biała bluzeczka, czarna spódnica, no, garnitur czarny. Moja studniówka była na trochę większym wybiegu, że tak powiem, bo była na sali gimnastycznej w zespole szkół, więc trochę więcej mieliśmy miejsca i bardziej byliśmy zaangażowani w przygotowanie tej studniówki, bo trzeba było samemu sobie salę przystroić. Jedno w balach studniówkowych jest niezmienne i to nieważne, czy odbywają się one współcześnie, czy wiele lat temu. Jest to dobra zabawa w miłym towarzystwie do samego rana.